Hello, hello. Przed Wami recenzja książki You Will Be Mine. Książkę dostałam od wydawnictwa Filia, a napisała ją pani Zuzanna Sidor. Słuchajcie, cóż to była za historia, cóż to była. Jak ja się przy niej ubawiłam, to naprawdę nie macie pojęcia. No, dwoje młodych bohaterów. Przypominało mi tutaj walkę kurki i kogucika włoskiego, gdzie ona wciąż zaciorna zawsze go, wiecie, poganiała, a on uparty wracał niczym bumerang. I tak długo, aż nie doszedł tam, gdzie chciał. Wiecie, nie na darmo mówią, że przeciwieństwa się przyciągają. No i kiedy ją tutaj poznacie, to zobaczycie, że ona każdego traktuje na równi. Nieważne, jak bardzo działała innym na złość, ona zwyczajnie chciała być sobą. Najlepiej trochę niewidzialną, żeby wszyscy dali jej po prostu święty spokój. No cóż poradzić na to, że wszędzie pojawiał się on. Wpierw ona nie chciała uchronić go od skandalu, później ono mały włos jej nie rozjechał, no i w ogóle nie domagała się jego uwagi, tylko trochę los sprawiał, że wszędzie tak naprawdę na niego natrafiała. I patrząc na jego perspektywę, no to powiem Wam, że to dosyć mocno zadufany w sobie taki bad boy, który wie, że na jego widok wszystkie laski miękną i po prostu każdy na jego punkcie szaleje. Bo on przeważnie brał, co chciał, no i wiecie, pa, pa. Jednak natrafiając na Vivienne, nie rozumie, dlaczego nie wzbudza jej zainteresowania. Ona bardzo mu imponuje swoją taką, wiecie, zawziętością i uporem, dlatego postanawia zrobić wszystko, żeby ją zdobyć. Jednak czy będzie to taki szybki i szczęśliwy koniec? Czy ona da się tak po prostu urobić? No proszę, no proszę, wiecie, ja czytałam sobie spokojnie tą książeczkę na wizycie u ginekologa, gdzie, wiecie, była wielka kolejka. I powiem Wam, że jak ja się uśmiechałam, to ludzie się na mnie patrzyli. Podobało mi się to, że chociaż ten bohater ją tutaj złościł, to jednak jej ciało dawało zupełnie sprzeczne sygnały. Dlatego ja zawsze powtarzam, żeby podczas rozmowy z kimkolwiek obserwować rozmówcę, no bo ciało zawsze zdradza prawdziwe intencje. Ono zwyczajnie nie potrafi kłamać. Oczywiście w przeciwieństwie do naszych ust, którymi operuje mózg i jego szalone czasami intencje. Więc kiedy wchodzimy do perspektywy chłopaka, to nawet z jego wypowiedzi wiadomo, że używa słów mało kulturalnych, no bo natura obdarzyła go tak hojnie, że wydaje mu się, iż na nic nie musi zasługiwać. Vivienne jest dla niego takim prawdziwym wyzwaniem, no bo zauważa, że prostacki sposób na nim nie działa. Do tego dochodzą jeszcze inne osoby, którym się wydaje, że Vivienne ma pecha i że po prostu pcha mu się sama w ramiona. No taki typowy klan grzecznych dziewczynek, grzecznych, miałam na myśli grzesznych dziewczynek, z których tak naprawdę tylko jedna z nich używa organu umieszczonego wewnątrz głowy. Cała historia mi się tutaj podobała, no bo pokazała, że uroda to tak naprawdę w życiu nie wszystko. Ale również ze względu na sceny 18+, najlepiej może, żeby czytały ją osoby trochę, wiecie, pełnoletnie. To coś takiego dla takich grzesznych czytelników, którzy lubią zaborczość podczas flirtu i dwuznacznych sytuacji, gdzie lubią trochę ostrości. No niech nie zwiedzie Was cnotliwy początek, no bo później przerodzi się w ogromny ogień, pożar. Bardzo wciągająca. Każdy wątek dobrze przedstawiony i taki efekt zaskoczenia na piątkę. Mi się podobała, dlatego książkę Wam polecam. I wiecie co? Tu jeszcze coś tak między nami prywatnie. Żebyście Wy widzieli miny kobiet, kiedy zaglądały mi przez ramię podczas czytania, a ja tu mam taką, wiecie, ostrą, dwuznaczną sytuację. Fajnie to wyglądało, wiecie, kobitki takie starsze, zgrabione. Oczywiście jedna w okularach, druga bez. I patrzą, jedna patrzy, druga patrzy, co ona tu czyta. A później takie zatworzenie i odwrót głowy. Mówię, aha, doczytał do tego momentu, co ja. To było świetne. Czasami to miałam ochotę w ogóle zapytać się, skończyłyście? Mogę przewrócić stronę? Nieźle, nieźle było czytać we trzy, chociaż udawało, że tylko ja czytałam. Także mówię Wam, książka świetna, wspaniale umiliła mi czas. Chociaż czasami tu do śmiechu nie było, to ja się po prostu chichrałam. Być może też dlatego, że właśnie te kopitki były tutaj między mną. I być może też dlatego, że czasami niefortunne przypadki tutaj sprawiały, że po prostu to wszystko wyglądało zabawnie. Także ja ze swojej strony książkę Wam polecam. 18+. I co? No i życzę Wam spokojnej nocki. Albo miłego poranka, zależy kiedy się prześlę. Trzymajcie się. Pa, 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 pa.